nie wytrzymałby. Czyli przyczyna musiała być inna. Do dzisiaj właśnie nie wiadomo, co się stało. Prawdopodobnie ktoś podsunął złą datę. No ksiądz odruchowo zapisał, aha, taka, no to pisze, normalna rzecz. No i ta data potem poszła. Dzisiaj muzykolodzy raczej już mówią o 1 marca. W związku z tym, ten 1 marca już w tej chwili obowiązuje w różnego rodzaju... Dziękuję. Bardzo dziękuję. Nie skorzystam, ale dziękuję serdecznie. No proszę Państwa, kończę historię i histerię. No. Ale miło mi, dziękuję serdecznie. Teraz dalsza sprawa. Przejazdy. Pytanie, dlaczego on się tutaj pojawia w południowej Wielkopolsce? Proszę Państwa, słabe to było, chorobite, ale w okresie tym młodzieńczym, kiedy był słuchaczem konserwatorium, kiedy podlegał Józefowi Elsnerowi, to był nie lada wybijacz. My go ciągle widzimy przez pryzmat romantycznych, wiesz, i tak dalej, gdyby nie była słoneczkiem na niebie. Proszę Państwa, to był zupełnie normalny facet. Tylko my robimy z niego właśnie takie ciele romantyczne. Wcale takim romantykiem nie był. No jesteśmy dorosłymi, to muszę powiedzieć, no w tym okresie dłużej naporu, no nie unikał uciech górnej i dolnej połowy ciała. Był przy tym, proszę Państwa, człowiekiem bardzo ekstrawertycznym, otwartym. Bardzo bywał duszą towarzystwa. Przy tym inteligentny, bystry, umiejący szybko odpowiedzieć, umiejący zabawić towarzystwo. Nie wygłupiał się, ale jak zaszło potrzeba, to coś tam wytąknął na fortepianie, a sam szał na sali. Umiał błysnąć przed kobietami, no proszę Państwa, myśmy inaczej robili. To jest jedna rzecz, szczególnie w tym wieku. Był zupełnie normalny. Dalej proszę Państwa, powiedz, no honoratka, dziurka, te dwugłówne kawiarnie przymiotowej senatorskiej w Warszawie, znały go doskonale, jego kumpli. Szczególnie Stefana Wicickiego, autora tekstów do pieśni. No i dzisiaj no, powiedz, no, nie, mówią, że to podobno, bo to wicie, rozumicie, nie wypada. Proszę Państwa, słynna pieśń Hulanka, Szynkareczko, Zawreczko, bój się Boga, stoi postaw, pijany widzie, no. Bo sobie obydwaj panowie, obydwaj studenci, daje zdrowo w szyję. No i tam przy jakiejś okazji, ten mówi, no mam fajną melodię, ty słuchaj, słyszałem, a ja mam taki fajny wiersz, nakładamy na siebie i mamy pieśń. Proszę Państwa, bardzo często przypadek decyduje o powstaniu różnych utworów i tak zwane dopalacze ówczesne miały tutaj ogromny na to wpływ. Mało kto wie, proszę Państwa, że w takim nastroju, w takim atmosferze powstał hymn Unii Europejskiej. Bo Fryderyk Schiller, który też nie był daleki od tych spraw, kiedyś po takiej ostrej balandze nocnej wrócił do domu, był w rewelacyjnym nastroju, wyciągnął kartkę, ciak, 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 napisał ode Antifreiheit, czyli do wolności, ponieważ wiadomo, że monarchię, żeby mu się to brali do skóry, gdyby próbował to opublikować, Freiheit zamieniła się na Freude i powstała oda do radości. I tak powstał hymn Unii Europejskiej. Także tego rodzaju historię można opowiadać bez końca, ale jest jedna rzecz, kochane panie, Fryderyk Chopin był wyjątkowy pod jednym względem także. Był dużo towarzystwa, bardzo kulturalny. W końcu jego rodzice prowadzili zakład, pensję dobrych manier, dobrych obyczajów. Więc kogo mieli nauczyć, jak nie własnego syna? Proszę Państwa, był nieprawdopodobnie czysty i schludny. W sytuacji, kiedy to jest pierwsza połowa XIX wieku, nie było mydeł, dezodorantów, nie było takiej higieny jak dzisiaj. W sytuacji, kiedy Mickiewicz był brudny jak świnia, brudne włosy, psujące się zęby, a dziewuchy na niego leciały jak diabli, bo romantyk, bo poeta. Chopin, oczywiście podobny był Franciszek Liszt, stary niedźwiedź, który szedł jak burza przez wszystko i wszystkie. Chopin nie. Proszę sobie wyobrazić człowieka bardzo szczupłego, chudego. Miał 1,70 m wzrostu, ważył 45 kilo. Zaraz, bo to wcale nie była gruźlica. Choroba, która go zabiła. To wcale nie była gruźlica. Ale tak, człowieka, który zawsze ma elegancki, czyściutki ubiór, wszystko w najlepszym gatunku, codziennie zmienia rękawiczki i glazy, dba o swoje otoczenie, w najdrobniejszych szczegółach pilnuje wystroju pokoju, potwornie się bał koloru czerwonego, ale lubił pastelowe odcienie, nie znosił koloru czerwonego, normalnie się bał. Chyba tu chodziło o krew. Za dużo tej krwi się wyrzucał pod koniec życia. Także to też miało jakiś wpływ na jego upodobania. Uwielbiał kwiaty, szczególnie fiołki. Nie było dyskusji. Mieszkanie musiało pachnieć fiołkami.
Zima, nie zima, mają myśl, nie ma dyskusji, no. Jeżeli miał wielu przyjaciół, ludzi, którzy z nim współpracowali w okresie chociażby paryskim, francuskim, no to wyciskał z nich siódme soki. Ja zarabiam, ciężko zarabiam, dostajesz ode mnie pieniądze, ma być tak jak chcę. Nie ma dyskusji. Także on tutaj i czasami wykorzystywał przyjaciół, nadużywał ich uprzejmości, ale no, każdy ma prawo do własnej szajby, trzeba to zrozumieć. Ale poza tym, jaki on był, to też miało ogromne znaczenie. Człowiek o nieprawdopodobnej kulturze, sympatyczny, lubiany, rozrywany przez otoczenie. Potem w miarę upływu lat zaczęło być już coraz gorzej, jak choroba czyniła postępy, kiedy widać było, co się z tym człowiekiem zaczyna robić. Jak on gaśnie, jak on ginie. Powtarzam, to nie była gruźlica. To sobie zostawiam na końcu, jaka choroba. Wróćmy do okresu wielkopolskiego. Dlaczego musiał kursować przez Wielkopolskę, szczególnie południową? Co było na południe? Duszniki, Reinerc, Mariańskie Laźne, czyli Marienbad, uzdrowiska, do Wód się jechało na leczenie. Mówi się, że ma chorobę piersiową, kaszle, kicha, prycha, chory, trzeba się leczyć, to jeździ do Wód. Więc prędzej czy później musiał kursować na tej trasie. To było nieuniknione. Jeżeli jechał, no to był widziany. Jakby widziany, to i grał. Z tym, że proszę Państwa, pamiętajmy o jednej rzeczy i ten wątek się jeszcze tutaj pojawi. Mianowicie, pamiętajmy, że mówimy o latach mniej więcej, niech to będzie 1820 do 1800. To jest ten czas, kiedy Chopin był znany tylko w Warszawie i najbliższych okolicach. Pamiętajmy, że nie było wtedy radia, telewizji, nie było form nagrywania i przekazu o dźwięku. Artysta był znany tylko tam, gdzie się pojawił. Tylko tam. Gdzie byli prezenci, gdzie pisali o nim, gdzie sobie ludzie przekazywali wiadomość o nim. Kto miał sobie przekazywać tu wiadomość o nim? On był tam gdzieś daleko w Warszawie. Tam był znany, tam był lubiany, tam rzeczywiście miał już renomę, jak ten kilkunastoletni chłopak. W Wielkopolsce on był znany tylko niewielkiemu kręgowi osób. To my dzisiaj patrzymy na niego przez pryzmat tego, co my dziś o nim wiemy, ale cofnijmy się w tamte czasy. To była inna epoka, inne realia. I tutaj jest taki punkt zaczepienia, poza tymi kursami, poza odwiedzinami u Matki Chrzestnej, pojawia się w 1825 roku postać księcia Antoniego Radziwiłła, namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego, człowieka, który postawił sobie za cel utopijną wizję pojednania polsko-pruskiego. Bardzo szybko został wyleczony z tego. Okazało się, że jako namiestnik w gruncie rzeczy niewielki ma wpływ na to, co się dzieje w podległym mu regionie. W gruncie rzeczy niewiele może tutaj zdziałać. W rezultacie, żeby zachować trochę ambicji, honoru i przyzwoitości, wszedł na pozycję raczej mecenasa kultury, maszynki do podpisywania dokumentów, bez angażowania się w jakiekolwiek sprawy polityczne czy narodowe. Wielu naszych studentów, wielu naszych uczniów uratował, tych, którzy się angażowali w jakieś roboty konspiracyjne, ale w zasadzie zasklepił się w swoim zamkniętym kręgu. Oficjalnie urzędował w Pałacu Namiestnikowskim, czyli dawnym kolegium jezuickim przy ulicy, przy placu kolegiackim w Poznaniu. Tam miał biura, tam urzędował. Zaraz prawie obok miał były biura naczelnego prezesa prowincji poznańskiej, Józefa Carboniego Dispozetiego, który właściwie tam naprawdę rządził. Sam Radziwiłł niewiele miał do gadania. Zresztą miał donosicieli, kapusiów. Jeden major to codziennie pisał na niego donosy do Brenina. Także ten człowiek naprawdę miał prawo czuć się paskudnie. I miał dwa takie swoje ulubione miejsca, które często z rodziną wyjeżdżał. Ruberk, czyli Ciszyca koło Kowar, dzisiaj to jest dzielnica tego miasta, i Antonin w południowej Wielkopolsce. Tam bywał najczęściej. Pałac Antoni, Ruberk, Ciszyca, znane miejsce, ale na Śląsku, tutaj Antonin, no widziałem, Państwu nie muszę mówić, jak pałac wygląda, co jest w środku, jak to się przedstawia. Wiadomo, że jeden z najciekawszych projektów Karola Fryderyka Szynkla, jednego z najwspanialszego architekta pruskiego epoki.